Drodzy. Drodzy panowie, drodzy kandydaci na mężczyzn i na świadomych samców. Chcę wam powtórzyć starą prawdę i ją wyjaśnić. Kobieta zmienną jest. La donna mobile. To znaczy, że jeżeli podrywasz dziewczynę i przyjdziesz do niej na spotkanie z dziewczyną, którą podrywasz, z jedną dużą czerwoną różą, to ona będzie zachwycona, że w ogóle przyszedłeś z dużą czerwoną różą. Co sobie pomyśli? Nie wiadomo, ale będzie zachwycona, że ty, jako ten samiec, z dziada pradziada, przygotowany na przynoszenie róży, symbolu miłości erotycznej, w ten sposób tej kobiecie sprawiasz przyjemność, to masz rację. Sprawiłeś jej przyjemność. Jeżeli na drugie spotkanie przyniesiesz różę, to sprawiłeś kobiecie przyjemność. Jeżeli na trzecie spotkanie przyniesiesz różę, to znaczy, że kobieta zmienną jest i coś się zmieniło. I kobieta, ponieważ kobieta zmienną jest, dlatego kobieta potrzebuje zmiany. Nie dość, że kobieta jest zmienną, to kobieta potrzebuje zmiany. I tutaj, drodzy, kochani, nieszczęśnicy, którzy macie do czynienia z kobietami, jeżeli ty jesteś cały czas taki sam, a kobieta jest zmienna, to jeżeli po raz kolejny przyniesiesz różę, to nie chodzi o różę. Jeżeli po raz kolejny się zachowasz tak samo, jak do tej pory się zachowujesz, to ta kobieta się po prostu do ciebie przyzwyczai. A jak się do ciebie przyzwyczai, to będziesz obliczalny. A jak staniesz się obliczalny dla kobiety, to staniesz się przewidywalny. Jak staniesz się przewidywalny, to staniesz się po prostu nudny. I kobieta, ponieważ ona jest zmienną, to ona zmieni swoje podejście do ciebie. To znaczy, że jeżeli nie chcesz być nudny, to pamiętaj, żeby pasować do kobiety, która jest zmienna, ty też się masz zmieniać. Drodzy panowie, ten film jest do wszystkich żonatych facetów. Kochani, wam się wydaje, że jeżeli kobieta zdecydowała się być z wami, to wy macie zadbać o jej poczucie bezpieczeństwa. I to wystarczy. Macie również zadbać o jej jeszcze większą potrzebę. Potrzebę przygody, potrzebę fantazji, potrzebę nowości, potrzebę czegoś, żeby się coś działo ciekawego w jej życiu. I dlatego, drodzy kochani mężowie, mówię do was, jeżeli zauważacie, że kobieta, z którą żyjecie już kilka lat, kocha was coraz bardziej i jest wami cały czas coraz bardziej zainteresowana, to znaczy, że się zmieniacie szybciej niż ona. Nikt